Melodia przyszłości. Na skraju ciszy, w krainie brzmień i dźwięków, poprzecinane pięcioliniami strony, zamieszkują nutki. Każda z nich stara się odnaleźć swoje pełne szczęścia brzmienie pośród melodii i akordów, w których mieszka. Czasami jednak zdarza się, że nutki muszą opuścić swoje rodzinne strony. I tak też było w przypadku trzech nutek. Los zmusił je do tułaczki po pięcioliniowej głuszy w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogłyby na nowo wybrzmieć. Po wielu dniach wędrówki nutki dotarły na granicę krainy, która mogła zostać ich nowym domem. U wiolinowej bramy spotkały lokalne dźwięki, które powitały je z zaciekawieniem. Wygląda na to, że mamy gości. Witajcie! Przychodzimy z różnych stron krainy pięciolinii, gdzie nie możemy już dłużej wybrzmiewać naszym pełnym brzmieniem. Szukamy miejsca, w którym mogłybyśmy spróbować dołączyć do nowej melodii. O, to bardzo dobrze trafiłyście. Nasza kraina słynie z gościnności. Czym chata bogata. Półnutku, biegnij po chleb i sól. Nie wiem, jak się wam oddźwięczymy. Nasza podróż była bardzo długa i żmudna. Ja to już traciłam nadzieję. Myślałam, że nie wytrzymam. To wielkie szczęście, że jest dla nas miejsce, gdzie możemy spróbować wybrzmieć swoim własnym brzmieniem. Własnym? Oczywiście, że jesteście tutaj mile widziane. Jak żeby inaczej. Ale jeżeli chcecie tu zostać, musicie brzmieć tak jak my. W naszej krainie wszyscy są tacy sami. I dzięki temu tu jest ład i porządek. Tylko, że ja nie wiem, czy potrafię zmienić swoje brzmienie. A ja nie mam zamiaru tego robić. Lubię swój dźwięk i nie chcę brzmieć inaczej. Wygląda na to, że nie mamy wyboru. No i o co było tyle krzyku? Witamy wśród naszych! I zapraszamy do współtworzenia z nami melodii. No dobrze, ale jaką melodię możemy ułożyć, skoro wszystkie jesteśmy takie same? Całe mnóstwo. Na przykład taką. No i co? Fajnie? No, fajnie. Fajnie, fajnie. Właściwie dlaczego nie mogłybyśmy spróbować stworzyć czegoś takim, jakimi jesteśmy naprawdę? Co? Wyobrażasz sobie te stuki, puki, ten chaos? Nie chaos, tylko różnorodność. Harmonię. Ale z jakiej racji to my mamy się wysilać, skoro byłyśmy tu pierwsze? Nikt nie będzie nam mówić, jak mamy żyć w naszej własnej krainie. Tylko czy to, że mieszkamy tu od dawna, to powód, żeby zabraniać innym nutkom być takimi, jakimi są? Ale przecież grałyśmy zawsze w ten sposób. Tak jak jest, jest dobrze. Nie dla wszystkich. Przy odrobinie wysiłku mogłoby być dużo piękniej. I ciekawiej. Przecież ty nie musisz się zmieniać. Po prostu się przesuń i daj innym nutkom trochę przestrzeni, aby mogły być sobą. Dobra, gotowe? To 3, 4. No i co? Będzie ciekawiej. W życiu nie słyszałam większej hały. Nieziemski szwargot. Bo nie słyszymy się nawzajem. Co takiego? Wszystkie chcemy znaleźć swoje pełne szczęścia brzmienie. Sęk w tym, że każda nutka zależy od innej nutki. To właśnie nasze relacje tworzą melodię. Chyba zaczynam rozumieć. Jesteśmy zbyt różne, żeby wybrzmiewać razem? W harmonii nie jest ważne, czy jesteśmy od siebie różne czy podobne, tylko jaka jest relacja między nami. Czy potrafimy się usłyszeć, dopasować do siebie? I my tego nie potrafimy? Wszystkie... Nie jest najgorzej. Od początku wiedziałam, że nam się uda. Mimo wszystko do harmonii to nam jeszcze trochę brakuje. No ba, jeśli chcemy, by się nam udało, to czeka nas jeszcze sporo pracy. Wsłuchiwanie się w siebie to niełatwa sztuka. I tak pośród prób i błędów, drobnych sukcesów i małych porażek, nutki rozpoczęły komponowanie melodii, w której wszystkie mogłyby jak najpełniej wybrzmieć. Czy im się to udało? Tego nie wiadomo. Końcowe brzmienie tej melodii zależy bowiem od nas wszystkich.